Hej, witam was bardzo serdecznie ludziska, z tej strony SOLAK, witam was w kolejnym i już przedostatnim poradniku z serii Call of Duty Black Ops 2 Zombie na mapie Origins. Oh yeah! Tak jest, słuchajcie, jest to najbardziej upierdliwy poradnik, Easter Egg generalnie, który robię na mapie Origins. Oczywiście kopki jeszcze były również takie frustrujące, bo musiałem kilka razy resetować grę, aczkolwiek tutaj poświęciłem ponad 3,5 godziny samej gry, żeby nagrać wam, jak zrobić 9 perków. Niesamowicie upierdliwy. Myślę, że z full easter eggiem nawet mi szybciej zejdzie, no ale cóż, dałem słowo i będziecie mieli tutaj poradnik, jak zrobić 9 perków. Także lecimy z tematem. Pierwszym krokiem jest wykopanie złotej łopaty. Że ją otrzymaliście, dowiecie się po tym dźwięku. Generalnie musicie wykopać 30 dołków. Jeśli wam dobrze pójdzie, to już w 10 rundzie będziecie mieć złotą łopatę. Po więcej szczegółowych informacji zapraszam do poradnika numer 13. Link pod koniec wideo. Od tej pory możecie szukać specjalnych dołków, lecz niezwyczajnie, a na zombie blodzie. Tylko na zombie blodzie możecie wykopać czerwony dołek złotą łopatą i podnieść pustą butelkę. Dołków jest 16, rozsiane po całej mapie. Po 4 dołki na każdego gracza, bowiem slotów do odblokowania jest 4, plus 4 standardowe oraz 1 dodatkowy, Double Tap. Co bardzo ważne, jeśli chcecie mieć 9 perków, Double Tap musicie odebrać ze skrzyni starożytnych z nagrody za wydane punkty jako ostatni perk. Jeśli przez przypadek weźmiecie Double Tap z Wunderfizza, będziecie mieli maksymalnie 8 perków. Do tego easter egga przyda wam się również kostur lodu, gdyż za jego pomocą co każdą rundę możecie otrzymać bonusowy zombie blood. Jeśli nie wiecie, jak zrobić ice staff, link do poradnika będzie pod koniec wideo. A teraz pokażę wam, jak to działa. Na mapie w obrębie wykopalisk płoną 3 takie wozy. Za pomocą kostura lodu gasicie je, strzelając w nie, co teraz widzicie. Dodam, że trzeba to robić szybko, ponieważ po krótkim czasie wozy znowu zaczynają płonąć. Jeśli po gaszeniu 3. wozu nie usłyszycie takiego dźwięku, to znak, że musicie przebiec się jeszcze raz. Natomiast jeśli go usłyszeliście, to w tym miejscu znajdziecie zombie blood. Lecz nie zwlekajcie z wzięciem go, bo szybko zniknie. W tym momencie możecie szukać specjalnych kopek. Nie pokażę wam wszystkich miejsc, gdyż ten poradnik trwałby ponad 10 minut. Dlatego pokażę wam kilka, które udało mi się nagrać. Oraz, co bardzo ułatwi poszukiwania, załączam mapki, jak i zdjęcia z kopkami z gry. Jakość zdjęcia jest słaba, ale wraz z oznaczoną mapką ogarniecie, co to za miejsca. Najważniejszy tip, o którym mi powiedział Erpek, za co mu jestem wdzięczny, to taki, że mając semteksy i znając dokładne spawny specjalnych kopek, jesteście w stanie dowiedzieć się, gdzie ta kopka się znajduje. A trzeba przyznać, że jest to męczący proces, ponieważ macie tylko 6% szans na znalezienie kopki w danym miejscu. Czerwona kopka pojawi się tylko wtedy, gdy weźmiecie zombie bloda. Macie u mnie taki przykład na generatorze 4. Podniosłem zombie blood, tym samym specjalna kopka się odblokowała i w tym momencie mogłem rzucić semtex, by ją odkryć po ustaniu zombie bloda. Co ważne, musicie precyzyjnie trafić w kopkę. Jeśli przeleci tuż obok, nie ujawni się, co później zobaczycie na ostatnim przykładzie. Po każdej wziętej butelce otrzymujecie dodatkowy slot na perk. Możecie go kupić tradycyjnie w lodówce lub przy Wunderfizz. Ten poinformuje Was, ile macie slotów. Oczywiście zombie blood możecie zdobyć na różne sposoby. Zabijając zombie, co rzadko się zdarza, by wydropił, z pancer soldata lub kopiąc zwykłe dołki. Warto sobie zrobić screena mapki z lokacjami specjalnych kopek, by wiedzieć, gdzie je szukać, gdyż zombie blood trwa krótko, a na jednym jesteście w stanie sprawdzić od 1 do 4 lokacji kopek, ale trzeba nabrać wprawy, by to ogarnąć. Dlatego tak pomocne są semteksy. W tej grze, w której udało mi się zdobyć 9 perków, wszystkie kopki były odkryte za pomocą semteksów, a i tak nie było wcale łatwo. W moim przypadku pierwszy był na generatorze 4, kolejny był przy generatorze 2. Następny przy wyjściu z laboratorium od strony respa. A ostatni w tunelu z ognistym kosturem. Co jak widać, rzuciłem niemal identycznie semtex co pierwszy rzut, a dopiero za drugim odkryło kopkę. Dlatego musicie dobrze trafić w kopkę. Po odblokowanym 8 slocie możecie iść do Wunderfizza, kupić perk, lecz pamiętajcie, by nie kupować Double Tapa, bo tego perka macie w skrzyni starożytnych i to jego bierzecie jako ostatni. I voilà, macie 9 perków. Na koniec zobaczcie inne miejsca specjalnych kopek, które udało mi się nagrać. Pozostałe macie na tych zdjęciach. I to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam pomógł i że doceniacie poświęcony mój czas na to. Dlatego fajnie by było, gdybyś zostawił łapeczkę w górę pod tym filmem. Teraz został najważniejszy film Full Easter Egg na mapie Origins. Z nim może mi zejść troszkę dłużej, dlatego gdyby nie pojawił się za tydzień w czwartek, to będzie za 2 tygodnie, 8 czerwca. To tyle na dziś, dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.